Rolnik szuka żony 8 odcinek 9. Od stypy do wesela, najbardziej zaskakujący odcinek programu. Jest wielka miłość od pierwszego wejrzenia. Obejrzeliśmy 9 odcinek programu Rolnik szuka żony 8. Niemal wszyscy podjęli już swoje wybory, a niektórzy nawet wybory życia. Emocje w tym epizodzie były niebywałe, a chwilami nie było ich w ogóle. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 9 odcinku 8 edycji Rolnik szuka żony 8. Rolnik szuka żony 8 odcinek 9, co się wydarzyło? To był niezwykły odcinek. Napięcie rosło wprost proporcjonalnie do jego trwania. Właśnie tak, bo u Stanisława nie było go w ogóle. Oglądając to, co działo się, lub raczej nie działo się, w jego gospodarstwie było niczym oglądanie jednej z komedii Jacquesa Tati, w których najzabawniejsze jest właśnie niedzianie się. Krótko mówiąc, Stanisław zgotował dziewczynom stypę na grillu. Najbardziej żywe były tam zwisające z widelca plastry boczku. Kandydatki zostały u niego tylko siłą rozpędu, bo mają już dość jego i programu. Z powodu upału i nudy zaczęły ironizować, stały się sarkastyczne. Stanisław nie podjął żadnego wyboru, trzeba poczekać do kolejnego odcinka. To zdjęcie oddaje atmosferę, jaką sam wytworzył. Jak podsumowała jedna z internautek, to pasowanie na ucznia kiełbasianym berłem. Adoratorzy Elżbiety nie mogli w nocy spać. Właścicielka plantacji truskawek wybrała Marka, który stwierdził, że daje mu to szansę na uregulowanie swojego życia w przyszłości, cokolwiek to znaczy. Kamila miała, jak zwykle, ten sam problem, mam w głowie totalny mętlik. To, co ma jeden, nie ma drugi. To, co drugi, nie ma pierwszy. Ostatecznie wybrała Adama, a ten wybór zaakceptował jej ojciec. Adam chce zbudować ognisko rodziny. U Kamila zostaje Joanna, tak długo, dopóki nie będzie musiała wracać do pracy. Patrząc na Asię, to jakbym patrzył na siebie. Jest szczęście bardzo wielkie, powiedział różenielony młody rolnik. Asia w siódmym niebie. I wreszcie najszybsza miłość w historii programu Rolnik szuka żony. Najpierw Bogusia oznajmiła, że nie wraca do domu, ponieważ została zaproszona na weekend przez Krzysztofa, który uważa, że jest cudownie, pięknie, super. I niedługo potem zapytał ją, czy zostanie jego żoną. Odpowiedziała, nie dzisiaj. Krzysztof zwierzył się Marcy Manowskiej, że Bogusia jest wspaniałą kobietą i pokazał jej pierścionek zaręczynowy, jaki zakupił dla ukochanej po 4 dniach znajomości. Widzowie zostali świadkami oświadczeń, które zostały przyjęte po trzymających w napięciu kilkunastu sekundach. Coś niesamowitego się w życiu wydarzyło, pojawiła się miłość, powiedziała Bogusia. Było wiele całusów. Wiemy już niemal wszystko. Za tydzień poznamy wybór Stanisława i będziemy świadkami rewizyt.